Cześć, tutaj Blue Jane. Witam was w grze Troll Tale i zapraszam na pierwszą część ciekawej historii. Zaczynamy! To jest piękny, miły poranek. Nagle do naszego trolla dzwoni telefon. Dziwny telefon. W słuchawce rozlega się dziwaczny głos babci, który udaje głos rozwścieczonego wilka. Uwaga! Babcia udająca wilka stwierdza, że porwała babcię, którą gra tutaj wilk w masce, i żąda okupu w postaci miski pełnej ciepłych, przepysznych pierożków. Czy ktoś z was rozumie, o co chodzi w tej historii? Bo ja mam minę podobną do naszego trolla. Troll stwierdził, nieważne, grunt to mieć argument, aby wyrwać się z domu. I tak oto zaczyna się jego i nasza przygoda. Wstawaj, trolu, wstawaj! Mamy początek nowego dnia i wspaniałą przygodę przed sobą, no już! O, świetnie, jak fajnie skoczył na równe nogi. Chyba sobie zrobił tylko taką króciutką drzemkę, ponieważ... No cóż, kto śpi w takich wielkich, czerwonych cholewach, buciorach, czy coś w tym stylu? No dobra, no to zakładaj czapuchę. Świetnie. Ach, czy tam kapturek? Nieważne. Dobra, ważne, że zaczynamy przygodę. Tak, grunt to dbać o własną chatę. Następnym razem może je wyważ. Byłoby jeszcze szybciej. No dobra. Kurczę, jaki zabawny, nowy sposób lokomocji poznaliśmy. Na złamanie karku. Tak, świetnie, polecam, polecam. Tylko uważajcie. Co my tu mamy? Zatrzymaliśmy się przed jakąś... piszczącą jak nakręcona kaczka strzałką? Chyba jakaś spróchniała jest czy coś. Ach. O, nasz trolik okazał się wspaniałym konstruktorem. O, biedny ptaszek. A tuż przed tym była o tym mowa. Ale nie ma to jak przemierzać bezkresne, wspaniałe przestrzenie? No dobra, może nie takie bezkresne. Ach, no nieważne. Co my tu mamy? Mamy jakąś kupę włosów i jakąś bardzo, bardzo niesympatyczną ropuchę, która jeszcze na dodatek wydaje z siebie jakieś niezbyt przyjemne dźwięki. Może nakarmimy tą ropuchą tego pana? Dobra. Bon appetit! I co, jeszcze chcesz? Kudo może? Jeszcze? No to smacznego. Chyba to nie działa. Czekajcie, na górze jakaś strzałka się pojawiła. Jaka wspaniała plansza. Sielanka. I domek na środku tu stoi. Co to było? To jest jakaś wróżka czy coś? Tak się odnosisz do gości? Ja tutaj przychodzę, chcę ci dać w podarunku tą wspaniałą ropuchę, a ty w taki sposób mnie traktujesz? A może jej troszeczkę słoneczka zabrakło? No tak, chciała się troszeczkę popalać. Że co? Tych wróżka czy jak? No nie. O kurczę. Wiesz co, koleżanko, chyba nie wszystkim jednak słońce służy. Na zdrowie. Dobra, może jednak wręczę ci tą ropuchę, tak jak postanowiłam wcześniej. Masz z ropuchy, dziewucho. O, i zostawiła jakąś różdżkę. Chyba nam się przyda na naszego potwora głodomora... włosowego? Tak, kolego, teraz do mnie nie podskoczysz. Zobaczymy, jakie tutaj mamy w zanadrzu zaklęcia. Awrakadawra! To była śmierdząca sprawa. Słuchajcie, całe szczęście, że wzięliśmy tą różdżkę tej techwróżce, bo nie wiadomo, czy nam by to też uszło płazem. Też mogliśmy się zamienić w taką kupę. Och, całe szczęście. Prezenty! Jej! Któż z nas nie kocha prezentów? Mogę wszystkie, proszę! Chcę wszystkie, wszystkie są dla mnie. Dobra, najpierw otworzymy pierwszy. Nic. Nie ma nic gorszego niż nieudany prezent. A co najgorsze? Pusty. Nas
następny pusty? To może w tym trzecim będzie jakiś prezent. Tam na pewno już będzie jakiś prezent. Nie ma innej możliwości. Jest! Sztuczna szczęka! Zawsze marzyliśmy o sztucznej szczęce, tak! To były moje prawdziwe marzenia. No, kolego, teraz to już ci nikt nie podskoczy w tej wspaniałej szczęce. Wszyscy będą brać nogi za pas, jak tylko cię zobaczą. Nawet nic nie musisz robić specjalnie. Tak. Czy ta sztuczna szczęka służy nam do tego, żeby straszyć biedne, przestraszone zwierzątko? Taki króliczek i lisek czy coś? Powolutku, powolutku. Jest! Tak, nastraszyliśmy biedne zwierzątka. A teraz co tu mamy zrobić? A, tak! Szczęka posłużyła nam do zabawy w bobra. Świetnie. Powoli, powoli. O! Krasnal? Poważnie? I ma jakiś klucz. Czy przypominacie sobie, czy w bajce o czerwonym kapturku były krasnale? O, jeszcze tak niemiłosiernie chlapiesz, kolego. Masz tutaj ze szczęki. Trzeba brać klucz i zwiewać, bo narzędzie zbrodni nasze tu zostaje. Jeszcze ktoś nas oskarży. O zamordowanie, utopienie krasnala w jakiejś tam wiadrze wody. Świetnie, tak. To było wejście w twoim stylu, kolego. Wyważenie drzwi. Ach, super. Co my tu mamy? Kolejnego krasnala. Cześć! Fajnie, że jesteś. A teraz mógłbyś nas łaskawie przepuścić. Mamy już klucz, ale musimy chyba tutaj zakombinować. Tak. Jak trollować kogoś, to incognito. Tak. No to może jeszcze czapka. Ja myślałam, że krasnale to mają pilnować jakiejś królewny Śnieżki, czy śpiącej, czy jakiejś tam innej, a nie uganiać się za jakimś strachem na wróble. No nieważne. Ważne, że osiągnęliśmy swój cel, posiadamy klucz i tym optymistycznym, świetnym, zabawowym akcentem chciałabym się z wami pożegnać i zaprosić was do drugiej części z gry Troll Tale. Tak, moi drodzy, żegna się z wami Blue Jane. Cześć!